Po pierwsze, spotkania związane z takim przeglądem pasji i talentów uczniów Kopernika. Jest młodych ludzi u nas ponad 1000, w związku z tym w każdym roku okazuje się, że mamy grono młodych ludzi, którzy są wyjątkowo utalentowani w bardzo wielu dziedzinach sztuki. Jest to przede wszystkim śpiew, ale jest to również zbieranie, kolekcjonerstwo. Są to również pasje związane ze sportem i w różnych obszarach życia, również takiego informatycznego, w dziedzinie sztuki, grafiki, takie wyjątkowe talenty się zdarzają. W związku z tym 11. edycja to 11. przegląd tych najwspanialszych, najbardziej widowiskowych i utalentowanych młodych ludzi, uczniów Kopernika. To jest po pierwsze. Po drugie, gdy pan wchodził do szkoły, widać było kawiarenkę. Ta kawiarenka, prawda, tego nie ma na co dzień oczywiście, bo hol i ten hol byłby no jak gdyby niemożliwe, żebyśmy w takiej formie funkcjonowali dzień po dniu. Za to dzisiaj jest wyjątkowo kolorowo, świątecznie, wiosennie po prostu, a uczniowie mogą w czasie przerw i w czasie spotkań z nauczycielami spotkać się przy tych stolikach wiosennych po to, aby no poprzeżywać, pokontemplować no, piękno dzisiejszego dnia, radość dzisiejszego dnia tak naprawdę, wiosenną radość dzisiejszego dnia, skosztować ciasta, które wypieka nasza gastronomia. Nasza gastronomia, czyli uczniowie, uczennice z klasy, z klas technikum gastronomicznego i klas hotelarskiego. To są bardzo młodzi ludzie, utalentowani, którzy uzyskują wysokie noty w egzaminach zewnętrznych, związanych ze zdobyciem tytułu technika usług gastronomicznych, potrafią nie tylko gotować, ale przepięknie piec. I to, co na tych stolikach, to, co w tej kawiarence, jest ich wytworem. W budynku PO dzieje się FIFA. To jest też 11 rok, 11 turniej FIFA, gdzie no, mężczyźni, chłopcy, uczniowie w tym turnieju biorą udział. Rozgrywki są wielogodzinne, kończą się sukcesami, radością młodych ludzi. Natomiast samorząd również, bo cała ta inicjatywa to inicjatywa samorządu przez lata, czyli zarząd samorządu, opiekunowie samorządu rok po roku przygotowują, reklamują, a potem opiekują się i przeprowadzają te wydarzenia. Kolejną inicjatywą, ostatnią, o której powiem, jest konkurs na najciekawsze przebranie tematyczne klasy. Ale to pod koniec tych wszystkich imprez, po zakończeniu już wyborów ucznia, który zostanie takim naszym mistrzem w edycji 11 pasji i talentów Kopernika. Będzie samorząd wybierał te najlepsze, najciekawsze przebrania. Myślę, że to z tych informacji. O, nie powiedziałabym o sportowych zmaganiach. Parę minut temu wyjechała, w ubiegłym roku była to ponad setka, 120 pewnie, nie wiem ilu w tym roku, ale cały plac tutaj naszych, gdzie w tym momencie zaczną być stawiane już samochody, cały plac był zajęty rowerami. Rajd rowerowy organizowany przez naszych WF-istów, panią Kucal, pana Wertlewskiego i innych, i myślę, że to jest kolejna pasja, którą dzięki temu dniu wiosny mogą nasi uczniowie przeżywać. Dziękuję. Dla Witrywalnego Konina? Renata Brożyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.